Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników naszego dzisiejszego spotkania, obchodów Dnia Autyzmu, Dnia Wiedzy na temat autyzmu, który co roku przypada na dzień 2 kwietnia. Moi drodzy, niezmiennie od wielu lat w różny sposób, łącząc swoje działania z Urzędem Miasta Bartoszyce, specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym, warsztatami terapii zajęciowej, placówkami naszego miasta, spotykamy się podczas różnych uroczystości, podczas marszu, wiecu, warsztatów, przedstawień teatralnych, zabaw, konkursów. A wiecie po co? Po to, żeby pokazywać wszystkim w całym mieście, czym jest autyzm. W dniu dzisiejszym witam bardzo serdecznie wiceburmistrza naszego miasta, pana Krzysztofa Hećmana, panią Martę Szuter, kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju w mieście Bartoszyce, warsztaty terapii zajęciowej z kierownikiem panią Jolantą Warmachowską oraz opiekunami. Moi drodzy, pan burmistrz miasta Bartoszyce, pan Piotr Petrykowski, wspólnie z Radą Rodziców naszego przedszkola ufundowali atrakcyjne nagrody dla uczestników konkursu, ale to w dalszej części. Witam naszych kochanych artystów, nasze żabki przedszkolne, sześciolatki. Witam pozostałe grupy zgromadzone z nauczycielami i opiekunami. Witam wszystkie osoby nagrodzone i wyróżnione, które przystąpiły do naszego konkursu plastycznego z placówek przedszkoli bartoszyckich i klas 1-3 szkół podstawowych na terenie miasta Bartoszyce. Witam was serdecznie. Oraz witam panią Patrycję Kubat, naszą mamę. Moi drodzy, taka malutka dygresja. Każdy rodzic patrzy przede wszystkim z wielką miłością na swoje dziecko. Obok jednak tej miłości pojawia się i obawa. Czy dziecko moje rozwija się tak jak inne? Rodzic zadaje sobie pytanie, czy moja córka, syn rozwija się tak jak dziecko mojej koleżanki? Jest wiele wątpliwości. Rodzice czytają w internecie o kilkumiesięcznych siedzących maleństwach i nie wiedzą, czy jest to prawidłowe, czy ich dziecko też tak powinno, czy nie? Czy powinno przesypiać całe noce? A jeśli nie przesypia, to może jest to autyzm? Moi drodzy, gdyby nawet się tak okazało, to przecież i tak każdy rodzic będzie kochał swoje dziecko i zrobi dla niego wszystko, a my mu w tym pomożemy. Dzieci z autyzmem są często niesprawiedliwie oceniane. Są ludzie, którzy nie akceptują ich zachowań, nie potrafią ich zrozumieć, a nawet je odrzucają. Robią to, bo nie znają naszych dzieci. W naszym przedszkolu mamy 7 dzieci autystycznych. Niektórych z nich będziesz dzisiaj tutaj widział. I kto wie, czy to nie będzie kolejny Einstein? Razem możemy to zmienić i powiedzieć: poznaj, zanim ocenisz. Dzisiaj nie bądź zielony w temacie autyzmu, zapal się na niebiesko. Zapraszam, moi drodzy, w tym roku do obejrzenia scenki w wykonaniu dzieci sześcioletnich z naszego przedszkola pod kierunkiem pani Joli Lewandowskiej, Jagienki Olszewskiej, Ewy Szadejko, a głównym organizatorem dzisiejszego dnia jest koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym przedszkolu, pani Beata Zawadzka. Zapraszam serdecznie do obejrzenia do pierwszej części dzisiejszego naszego spotkania. Zapraszam serdecznie. Jutro, czyli 2 kwietnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu i z dziećmi z grupy Żabki i Misiaki w przedszkolu integracyjnym numer 4 w Bartoszycach porozmawiamy właśnie o autyzmie. Zacznijmy, dzieci, od takiego pytania. Czy wiecie, co to jest autyzm? To choroba. To choroba. To taka choroba,
co niektóre dzieci robią inne rzeczy niż normalni ludzie. Że jak szeleści liść, to oni tego nie lubią. Nie lubią się przytulać. Dobrze, czyli w takim razie powiedzcie właśnie, jak się zachowują takie dzieci, bo już zaczęłyście o tym mówić, więc jak zachowują się dzieci, jak się zachowują osoby, które mają spektrum autyzmu? Nie lubią one, jak coś szeleści właśnie. Zatykają uszy. Dlaczego? Dlatego, bo jest głośno. I krzyczą. Jak myślisz, dlaczego? Dlatego, że się denerwują. A czemu tak się denerwują? Przez co? Przez niektóre rzeczy, które są bardzo dla nich niemiłe, a dla nas fajne. Czyli jakie to rzeczy są? Na przykład, że nam się podoba, że budujemy coś, a im się nie podoba, bo na przykład, nie wiem, coś im brak, albo nie wiem. Nie rozumią. Nie lubią przestawiać rzeczy, na przykład kwiatów. Nie lubią, gdy coś jest nie na swoim miejscu, tak? Tak, to prawda. Nie lubią hałasu. Czasem zdejmują bluzki, bo ich to tak ten, jak to powiedzieć, boli. Biegają. Dobrze. A czy w ogóle znacie takie osoby? Czy miałyście kontakt z takimi dziećmi? Na przykład nasz Szymon nie lubi przestawiać rzeczy. Dobrze. Kuba z naszej grupy. No bo tutaj do tej sali chodzą dwa niepełnosprawne dzieci. Czy myślicie, że można powiedzieć, że one są niegrzeczne? Nie. A co można powiedzieć o nich? Można powiedzieć, że są niepełnosprawni, dlatego tak się zachowują, jakby byli niegrzeczni. Mają ulubione zabawki. Dobrze. I nie słuchają się czasem pani. Nie rozumią wszystkiego. Trzeba pamiętać, że takie osoby napotykają na pewne trudności i że jest im w pewnych sytuacjach ciężej. Jakie to są zachowania, które musimy nauczyć się akceptować, które mają dzieci ze spektrum autyzmu? Dziecko z autyzmem nie umie nawiązać kontaktu. Biegają i krzyczą. Boją się. Płaczą. Czego się boją? Czego się mogą bać? Pająków. Płaczą. Dlaczego mogą płakać? Bo na przykład ktoś coś robi, a oni tego nie lubią. Nie lubią dotykania. Nie chcą się przytulać. Trudno się z nimi przyjaźnić. Dlaczego trudno się z nimi przyjaźnić? No bo czasami mogą robić inne rzeczy, a my możemy tego nie rozumieć. Trudno się z nimi dogadać. Złoszczą się. Zatykają uszy. I czy mają jakieś swoje hobby? Czy mają coś, co bardzo lubią i się tym zajmują? Lubią się bawić Lego. Lalkami, bo są łatwe do zabawy. Klockami. Lubią czytać książki. Klockami drewnianymi. Samochody układać. Przytulanki. Lubią się bawić samochodami. Dziecko z autyzmem niczym się od nas nie różni, ale ma swoje zachowanie. A czy lubią i potrafią się uczyć na przykład, bo jesteście już w zerówce, też macie już książki, uczycie się pisać, uczycie się liczyć. Jak to jest? Lubią dodawać i odejmować. Ładnie rysują. Ładnie znają marki samochodów. Ładnie kolorują. Zapomniałam. Ładnie malują szminką po ustach. Lubią rysować kwiaty i drzewa. Ładnie liczą w pamięci. Lubią rysować samochody. Bardzo lubią pić soczki na przykład. Bardzo lubią uczyć się czegoś nowego. Lubią się bawić dziuchciami. A czy na przykład jest tak, że jedzą wszystko, czy mają jakieś swoje ulubione potrawy? Albo dania.
mają swoje ulubione. Na przykład lubią ziemniaczki i surówkę. Jabłka też lubią. Gruszki, bułki, serki, melisę. W jaki sposób można pomóc tym dzieciom? Jak myślicie? Pokazać im kilka razy, a potem oni sami zaczną to robić. Czyli jeżeli za pierwszym razem coś nie wyjdzie, ale będziecie się starać im pokazać to kilka razy, na przykład jak się bawić w jakąś grę, to one, te dzieci później się tego nauczą i już będą się bawić z wami, tak? Tak. Tak. Trzeba ich brać do zabawy. Zawsze dla nich robić coś miłego. Na przykład co? Na przykład narysować dla nich laurkę. Albo dać im zabawkę jakąś, którą lubią. Uczyć się bawić. Pomagać im się ubierać. Pomagać im w rysowaniu. Pomagać rozbierać się. Pomagać im coś trudnego narysować, ale oni tego nie umią. Pomagać im pisać. Pomagać ubierać buty. Uczyć się rozmawiać. Dobrze, to teraz na koniec odpowiedzcie mi na takie pytanie, że czy mimo tych trudności i takich zachowań, które dzieci napotykają, czy my musimy wszyscy, jako dzieci i dorośli, nauczyć się traktować takie dzieci jak każde inne dziecko i zachowywać się wobec nich w jaki sposób właśnie? W jaki sposób trzeba się wobec takich osób zachowywać? Można mu wytłumaczyć, że ma autyzm. Jak to zrobić? Powiedzieć mu, że on ma autyzm i my go nie rozumiemy. A co można zrobić, żeby mimo to też poczuł się tak jakoś lepiej, żeby wiedział, że i tak go lubisz? Mogę mu to powiedzieć albo mu to udowodnić. A czy mimo to można się z nim bawić, z takim dzieckiem, dać mu cześć, pogłaskać go po głowie, przytulić? Tak, można. Uspokoić. W jaki sposób? Na przykład powiedzieć, żebyś się nie denerwował. Można im powiedzieć w języku migowym, jak nas nie rozumią. Brać do zabawy. Opiekować się. A w jaki sposób opiekować się? Pomagać. Czyli podsumowując naszą rozmowę, musimy pamiętać, że te dzieci trzeba traktować tak samo, jak każde inne dziecko, jak każdego innego kolegę, koleżankę i dodatkowo jeszcze starać się im pomagać. Nie denerwować się, kiedy się inaczej zachowują, kiedy mają jakieś trudności, kiedy się denerwują, ale wspierać i pomagać. Czy zgadzacie się ze mną? Tak! Proszę Państwa, jak słuchałam tych wypowiedzi dzieci, to naprawdę muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumna z naszych dzieci. Dzieci kochane, jestem z Was naprawdę bardzo dumna. Te Wasze wypowiedzi są takie prawdziwe, mądre, dojrzałe. Czyli tak jak tutaj powiedziałyście, znalazłyście wiele, wiele takich umiejętności, które dziecko z autyzmem potrafi zrobić. A każdy z nas i tak samo dziecko z autyzmem potrzebuje miłości, akceptacji i szacunku. Wielkie brawa. Chciałam jeszcze przy okazji podziękować za ten pięknie wykonany materiał, tą pięknie przeprowadzoną rozmowę dla pani Ani Krajewskiej ze Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach i oczywiście dla telewizji kablowej Bartsat. Dziękujemy. Kochani, teraz przechodzimy do naszej drugiej części, do przedstawienia pod tytułem Rzeczy, które chciałbym, abyś o mnie wiedział. Może będzie czerwony, zielony. Rzeczy, które chciałbym, abyś o mnie wiedział. Przede wszystkim jestem dzieckiem. Mam autyzm. Nie jestem autystyczny. Autyzm jest tylko jednym z aspektów mojego charakteru. Nie określam jako człowieka.
jestem dzieckiem i cały czas się rozwijam. Tak naprawdę to nikt nie wie, co będę potrafił robić w przyszłości. Moja percepcja zmysłowa nie funkcjonuje prawidłowo. Jest zaburzona. To oznacza, że dźwięki, zapachy, obrazy, smaki czy dotyk, których ty nawet nie zauważasz, dla mnie mogą być prawdziwie bolesne. Mój mózg nie jest w stanie filtrować napływających do niego informacji. Wszystko traktuje jako istotne i ważne, co powoduje przeciążenie mojego układu nerwowego. Otoczenie, w którym żyję, często wydaje mi się wrogie. Zwykłe, normalne dla innych czynności dla mnie stają się trudnym zadaniem. Może ci się wydawać, że jestem agresywny, że uciekam, że jestem źle wychowany. Ale ja po prostu bronię się w ten sposób przed tymi wszystkimi dźwiękami, obrazami i zapachami. To wszystko naraz bardzo trudno mi znieść. Dlatego czasami zakupy w supermarkecie mogą być dla mnie koszmarem. Mam bardzo wrażliwy słuch. Muzyka wyje, kasy piszczą, ludzie śmieją się, małe dzieci płaczą, tłumy ludzi mówią jednocześnie. Mój mózg nie jest w stanie selekcjonować napływających informacji. Czuję lęk i przerażenie. Jestem przeciążony natłokiem tych wszystkich bodźców. To dla mnie za dużo. Zatykam uszy. Mój zmysł zapachu może być nadwrażliwy. Mięso leżące na ladzie nie zawsze jest świeże. Facet stojący obok nie umył się dzisiaj. Dziecko narobiło w pieluchę. Pani stojąca obok zmywa podłogę po rozbitych ogórkach, używając do tego płynu z amoniakiem. Nie potrafię rozdzielić tych wszystkich zapachów. Czuję mdłości. Posługiwanie się językiem sprawia mi trudności, dlatego mam lepszą percepcję wzrokową. Proszę, nie mów mi, jak mam coś zrobić. Po prostu pokaż mi to. Pamiętaj jednak,
i bądź przygotowany pokazywać mi to wielokrotnie. Kiedy wołasz mnie z drugiego części pokoju, to słyszę tylko jakiś szum. Zamiast tego zbliż się do mnie i powiedz prostymi słowami. Połóż książkę na stole. Czas na jedzenie. Dzięki temu łatwiej będzie mi zrozumieć Twoje słowa i spełnić Twoją prośbę. Myślę w sposób konkretny. Język traktuję dosłownie. Jeśli chcesz, abym skoncentrował się na wykonywanym zadaniu, nie mów do mnie bułka z masłem. Jeśli chodzi ci o to, że zadanie jest łatwe, to dla mnie jest za trudne, jeśli w pobliżu nie widzę bułki. Nie rozumiem przenośni, porównań, słów, które mają podwójne znaczenie. Mam ograniczony zasób słów. Porobimy? Może powyliczamy. Kto będzie zaczynał? Ty. Edliczek, beliczek, czerwony guziczek na kogo by panie, na tego ben. O, zobacz, nowy kolega. Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? Ja jestem Lenka, a ty? Ja jestem Lenka, a ty? Ja jestem Lenka, a ty? Chyba on nie rozumie. Co porobimy? Może powyliczamy. Okej. Raz rybki w morzu brały ślub i tak chlupały, chlup, 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 a w ten wieloryb wielki wpadł i całe towarzystwo dziad, 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 dziad. Raz rybki w morzu brały ślub, raz rybki w morzu brały ślub, raz rybki w morzu brały ślub. Bądź wobec mnie cierpliwy. Mam trudności z wyrażaniem swoich potrzeb. Brakuje mi słów, by je opisać. Dlatego obserwuj uważnie moje zachowanie. Zwracaj uwagę na język mojego ciała. Poprzez sygnały, które ci wysyłam, takie jak krzyk, ucieczka, tupanie czy agresja, staram ci się przekazać, że coś jest nie w porządku. Mogę też mówić jak mały profesor czy gwiazda filmowa. Bombardować słowami albo odtwarzać całe fragmenty tekstów, których nauczyłem się na pamięć, by skompensować niedobór słownictwa. Wszak oczekuje się ode mnie pełnych odpowiedzi. Treść moich mechanicznych wypowiedzi może pochodzić z książek, telewizji lub z dialogów innych ludzi. To echolalia. Tak naprawdę to nie wiem, dlaczego ich używam. Niekoniecznie rozumiem znaczenie tych słów. Po prostu czuję, że muszę je powtarzać. Posługiwanie się językiem sprawia mi trudność. Dlatego mam lepszą percepcję wzrokową. Proszę, nie mów mi, jak mam coś zrobić. Po prostu pokaż mi to. Pamiętaj jednak i bądź przygotowany pokazywać mi to wielokrotnie. Powtarzanie wielokrotne pomaga mi się uczyć.
Plan dnia przygotowany w postaci obrazków pomoże mi wykonać wszystkie czynności. Dzięki temu znika strach i napięcie. Mogę zrobić to, czego ode mnie oczekujesz. Zanim nauczę się czytać, potrzebuję planu z fotografiami i prostymi rysunkami. Kiedy już jestem starszy i umiem czytać, wystarczą same słowa. Skupiaj uwagę na tym, co potrafię, a nie na tym, czego nie mogę zrobić. Bardzo trudno jest mi nauczyć się nowych umiejętności, kiedy ciągle przypominam się o tym, że nie jestem dostatecznie sprawny. Nie mogę próbować nowych zachowań, kiedy ciągle jestem narażony na krytykę. Zauważaj moje mocne strony. Z pewnością uda ci się je znaleźć. Pomagaj mi w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Może ci się wydawać, że nie chcę lub nie lubię się bawić z innymi dziećmi. W rzeczywistości nie wiem, w jaki sposób rozpocząć rozmowę lub podjąć zabawę. Nie potrafię rozpoznać mimiki twarzy innych osób, mowy ich ciała oraz emocji. Będę ci wdzięczny, jeśli nauczysz mnie umiejętności społecznych, bo czasami nie wiem, jak się zachować. Jeśli jesteś moją rodziną, proszę, kochaj mnie bezwarunkowo. Akceptuj mnie jako człowieka. Pamiętaj, że nie wybrałem sobie autyzmu. On przydarzył się mnie, nie tobie. Bez twojej pomocy moje szanse na samodzielne dorosłe życie są niewielkie. Twoje wsparcie spowoduje, że moje szanse znacznie wzrastają. Zapewniam ciebie, że jestem tego wart. I jeszcze trzy ważne słowa. Cierpliwość. Pracuj nad tym, aby patrzeć na ten autyzm jako na jedną z możliwości, niż jak brak możliwości. Może to prawda, że nie jestem dobry w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego, czy w rozmowie. Ale czy zauważyłeś, że nie kłamię, nie oszukuję w grach, nie obgaduję kolegów i nie osądzam innych ludzi? To prawda, że pewnie nie będę następnym Michaelem Jordanem. Jednak z moją umiejętnością do znajdowania szczegółów i pojemnością mojej uwagi może będę następnym Einsteinem, Mozartem bądź
Van Goghiem. Oni też mieli autyzm. Ja nie widzisz, czuję, że jestem biedny. Dlatego czasem smutna mnie świat wiedzie. Stańcie, nie proszę nie odchodź. Nie oceniaj, że jestem zły. Spróbuj zrozumieć mi trochę i podaj swoją pomocną dłoń. Bo w moim życiu spotykam ludzi, nie tak, jednak rozumiem ich. Świat tak złożony, świat zakręcony, w moim odczuciu tak trudny jest. Kiedy myślę o autyzmie, widzę oczy mego syna, które nie chcą na mnie patrzeć. Choćbym wspięła się wysoko na wyżyny swej empatii. Nie potrafię tego świata ani dotknąć, ani poczuć. Choć czasem jest trudno, to wspólnymi siłami musimy dać tym naszym niebieskim aniołom wszystko, co najlepsze. A wtedy, któregoś pięknego dnia, jak ich złote myśli przerodzą się w cudowne sylaby i nutki, powiedzą głośno: my was kochamy. A miłość rodzica jest jak tęcza, która nie ma swojego końca. Życie ubarwia pięknymi kolorami oraz dodaje mu słońca. Zapraszamy Państwa do wspólnego śpiewania. Tekst mamy wyświetlony. Mieszkam w mieście za wielką górą. W krętych uliczkach gubię się. Tutaj dotyk, wzrok, słuch i słowo kładą w południe podwójny cień. Jeśli wejdziesz do tej krainy, w gęstwinie miasta poznasz mnie. Może ujrzysz świat całkiem inny, ale nie gorszy, nie gorszy, nie. Ale my spróbujmy razem zbudować ląd, gdzie wszystko ma przyjazny kształt. Spróbujmy razem zbudować most do naszych miast, ale my spróbujmy razem zbudować ląd, gdzie wszystko ma przyjazny kształt.
Moi drodzy, bardzo, bardzo, jeszcze raz ogromne brawa dla naszych artystów za przepiękny występ. Poproszę na środek Kacpra i panią Jolę. Głównych odtwórców ról, pamiętamy sprzed 5 lat, mój brat Kosmita, pani Jola grała główną rolę dziecka autystycznego i Kacper dzisiaj również odegrał główną rolę w dzisiejszych scenkach. Także na ręce pani Joli i Kacperka, oczywiście niebieskie lizaki dla całej grupy przedszkolnej, także jeszcze raz serdecznie bardzo, bardzo gratuluję za piękny występ i dziękuję jeszcze raz gorąco. Wielkie brawa i wielkie ukłony. Podziękuję artystom. Proszę, żebyście usiedli już na swoje miejsca na dywaniku, bo przejdziemy za chwileczkę do drugiej części naszego spotkania, gdzie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, do którego przystąpiły, w którym wzięły udział wszystkie bartoszyckie placówki, tak jak powiedziałam, szkoły podstawowe klasy 1-3 i przedszkola nasze bartoszyckie. Oczywiście poproszę przewodniczącą komisji, panią Martę Szuter i pana burmistrza o pomoc we wręczeniu nagród i odczytaniu oczywiście, kto zajął pierwsze, drugie, trzecie miejsca oraz wyróżnienia w kategorii przedszkola i pierwsze, drugie, trzecie miejsce w kategorii szkoły podstawowe klasy 1-3. Przekazuję głos. Dziękuję pięknie. Mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki konkursu Autyzm. Akceptuję, rozumiem, pomagam. Chciałam powiedzieć, że na konkurs wpłynęło ponad 90 prac. Za wszystkie prace pięknie dziękujemy. Prace były bardzo empatyczne, czasem wzruszające, z bardzo głębokim przekazem. I tutaj komisja konkursowa postanowiła wyróżnić kilka osób w dwóch kategoriach. Kategoria pierwsza, dzieci w wieku 5-6 lat. Zaczniemy może od wyróżnień. Amelia Wilczek. Dawid Kubat. Roxana Korolczuk. I Zosia Mucha. Trzecie miejsce, Barbara Jakacka. Drugie miejsce, Lena Kiszka. Nagrodę oczywiście przekażemy. Pierwsze miejsce, Aleksandra Duchnik. Przedszkole publiczne numer 2. I przejdziemy do drugiej kategorii. Kategoria dzieci 7, 8, 9 lat. Wyróżnienia. Zuzanna Krowińska. Lena Byl. Przepraszam, Bryl.
Magdalena Rucińska. I Natan Ziembiński. Trzecie miejsce zajęła Milena Szczygielska. Drugie miejsce Jakub Warpas. Z jedynki, a Jakub Warpas jest z jedynki. Gratulacje. I miejsce pierwsze Maja Skupińska. Czyli szkoła podstawowa numer 7. Jeszcze raz ogromne brawa i podziękowania za udział w konkursie naszym plastycznym dla wszystkich uczestników naszej dzisiejszej uroczystości. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej za odczytanie werdyktu. Pan burmistrz chciałby zabrać głos w tej naszej dzisiejszej uroczystości. Proszę, może usiądźcie, dobrze? Już usiądźcie. Powiedzcie mi, młodzi drodzy przyjaciele, jaki dzisiaj mamy dzień? Wszyscy myślą o piątku, bo przed piątkiem jest sobota i niedziela. A więc to jest taki dzień autyzmu. To mamy tak, dzisiaj tu wspólnie razem. Co jeszcze? Prima aprilis. Prima aprilis. Bardzo ładna odpowiedź. I coś dzisiaj z tego prima aprilis, coś, jakiś mały żart? Tak? Zapomniałam. Moi drodzy, spotykamy się dzisiaj. Jeszcze tylko kilka sekund. Posłuchajcie na chwilę. Spotykamy się dzisiaj z okazji Światowego Dnia Autyzmu i to nie jest prima aprilis. Dlaczego? Dlatego jak ważne jest dzisiaj, żeby sobie uświadomić, to było naszą taką dewizą życiową, jak ważne jest nasze i bezcenne życie. Każde życie. Swoje różnorodności. Każdy z nas jest piękny i ważny. To dzisiaj jest wielka lekcja naszego spotkania. To, że rozumiem drugiego człowieka. To, że chcę go zaakceptować, taki jaki jest. I to, że chcę mu pomóc w sytuacji, kiedy on wymaga pomocy. Dzisiaj on, a jutro może ty. I dlatego też ten dzień, to jest taki też piękny dzień solidarności. Z tymi wrażliwymi ludźmi inaczej. Bo każdy z nas ma swoją wrażliwość i emocje. Ktoś ma inną. Czy umiesz to uszanować? Czy umiesz z nim być tak jak w takim serialu, który na pewno dorośli oglądali i oglądają, nie wiem czy on już jest dalej, Na dobre i na złe. Taki polski serial. Pokazujący sytuację, kiedy jest źle i trzeba być z kimś. I kiedy jest bardzo dobrze, jak wtedy łatwo być. W sytuacjach trudnych, medycznych, wymagających naprawdę wielkiego wsparcia. Dzisiaj chcę w tym dniu serdecznie też podziękować tym wszystkim, którzy są codziennie w
tym rozumiem, tym, którzy są, akceptuję i tym, którzy są, tym pomagam. Tym ludziom. O, kolega pomaga. Proszę bardzo, jak masz na imię? Iwa. Iwo, tak chyba. Bardzo ładnie. On też twierdzi, że pomaga. Chcę serdecznie podziękować nauczycielom i wychowawcom tego przedszkola i wszystkich przedszkoli, i wszystkich szkół, którzy są dzisiaj z tymi wrażliwymi, młodymi ludźmi, którzy wymagają i zrozumienia, i akceptacji, i pomocy. Dziękuję też rodzicom tu obecnym i tym wszystkim nieobecnym, tym przyjaciołom tych wrażliwych ludzi. Dzisiaj na koniec taki, zwróćcie uwagę, był piękny przykład. No ale o tym nie wiedziałem, szczerze powiem, że Mozart był autystą. Był. Każdy zna Mozarta. Każdy z dorosłych zna jego piękną muzykę. Czyli można być autystą i twórcą wspaniałej muzyki. Przejść do historii świata. Do historii klasycznej muzyki. Tego wam, moi drodzy, wszystkim życzę. Wszystkim, jak jesteście, bo każdy ma swoją siłę, a czasami słabość. Walczcie ze słabościami, wspierajmy siłę swoich przyjaciół, koleżanek i kolegów. Bądźcie ze sobą, tak jak już mówiłem, na dobre i na złe. Na każdą chwilę. Bądźcie dla siebie blisko, obecni w tej przyjaźni, w tym takim dobrym koleżeństwie, we wzajemnym szacunku i wzajemnej miłości. Tego wam wszystkiego, moi drodzy, na pierwszy dzień tego miesiąca, kwietnia, i wcale nie jako aprilsowe życzenia, a takie bardzo poważne, serdeczne, przesyłam z mojego serca do waszych serc. A pokażcie teraz, czy potraficie, bo teraz taka jest, takie piękne czasami momenty, kiedy piłka zdobywa bramkę i dedykuje ją swoim najbliższym, dziecku, rodzinie. Czy potraficie pokazać serduszko? Pokażcie teraz, o tak, pięknie jak Iwo. Pokażcie serduszka. I te serduszka pokażcie obok, komuś bliskiemu. Pokażcie te serduszka. Pokażcie te serduszka, tak, jedno drugiemu. Pięknie. Za to wam serdecznie dziękuję. Bądźcie z tymi serduszkami dla drugich, moi drodzy, na każdy dzień. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, jeszcze w imieniu naszego przedszkola bardzo serdecznie chciałabym podziękować za wieloletnią współpracę w zakresie szerzenia wiedzy na temat autyzmu, za propagowanie tej naszej dobrej praktyki, że wspólnie możemy razem wszystkich uświadamiać, czym jest autyzm. Na ręce pana, dla pana burmistrza Piotra Petrykowskiego, jak również dla pana światełko, oczywiście świeczka w kolorze niebieskim. Dziękuję jeszcze raz bardzo i dziękuję bardzo pani Marcie również za wsparcie i za pomoc w naszych działaniach. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za dzisiejszą uroczystość, za nasz wspólny dzień obchodzenia Dnia Wiedzy na temat autyzmu. Bardzo serdecznie dziękuję.